Siema, jestem Bizona, ja to jest Dziedzictwo Hogwartu. Ja lecę od razu, bo coś czuję, że czeka mnie tutaj boss fight. The bridge, it's almost complete. More spiders. These can't be what they're having. Ej, ty, co tu strzelasz do mnie? Stoj, taj. A, proszę bardzo. Ojej, proszę bardzo, ja to wszystko proszę bardzo. Nigdy nie grałem w Dark Souls. A proszę bardzo, jak jestem ogarnięty. Co ty tutaj stoisz? Nie ten pająk! Dawaj. Okej, następny. Co ty mnie tak bijesz, stary? Weź się odpuść. Odpuść se, co ty do mnie strzelasz do mnie jak z karabinka? Następny, cyk, następny. Chodź. Ty chodź do mnie, bo ci coś powiem. Proszę bardzo, masku de wnochal. Oh yeah, Fangola dostał. Załatwieni. A Boże, matrony. No dobra, chodź tutaj. Rozwalę jej kurde dzieci. Jep. Następny, chodź tutaj, chodź. Co mnie bijesz? To mnie boli. A co z tym? Jep, Expelliarmus. Ej, praktycznie nic nie robię. W ogóle nie atakują mnie, czy mi się wydaje? Boże, tam są dwie, no tak, matrony. What? Ej, macki mnie nie atakują, nie podchodzą bliżej, ale głupie. No to se szczeraj, dzieci są mądrzejsze od matek. Boże, ale to jest kurde gra jakaś dziwna. Jak tak można po prostu? To jest kurde wbrew prawu ludzkiemu. A czy w sumie to jest pająk, więc co ja gadam? Gień. Załatwiona? Odeszła za daleko, dlatego nie załatwiona. Chyba chodź. Cyk. A ty co do mnie będziesz strzelał? Gień. Załatwiony, a ciebie nawet bez kurde dźwigania do góry załatwię. Dziadu. Whip załatwiony. Matrony mnie atakują z każdej strony. O. Chyba ty chodź. Lewioso najlepiej. A ty matrono dostaniesz kurde strzała zaraz. Czekaj. Załatwiony. I teraz tak. Dostała. Okej. Okay. Czy te pająki będą wychodzić w nieskończoność, dopóki nie załatwię ich matek? Czy tam jak... Nie wiem, czy to jest matka, tak mi się wydaje, przynajmniej, że te matrony to są matki, no bo jak inaczej to nazwać? To mi się wydaje, sama już nazwa mówi, że to są... Mogę tutaj expić w nieskończoność, czy mi się wydaje? Nie dostaję żadnego expa. Masz Expelliarmus. Czy ja mogę coś jej jakoś rąbnąć, czy coś? Mogę stać w tym miejscu, a tylko te małe mnie atakują. To jest oszukiwanie gry, no nie do końca, no. Jednak mimo wszystko... Matki się trzymają na ten, bo wysyłają swoje dzieci na rzeź. Nieważne, nie będę komentował tego, bo to jest zbyt straszne. Bo ty stary, ty się chow lepiej, nie podskakuj. Ja zamiarłem marnować na ciebie mojej mocy, w ogóle jakie beznadziejne obrażenia jej zadaję. Mogę sobie stać tutaj po prostu nic więcej. Proszę bardzo, cyk. Boom! I jeszcze raz. I o! Dzień dobry! Ty ogólnie chodź. I ciebie załatwię, przynajmniej spróbuję. I chciałbym w tą matronę strzelić tym. O, wow! O Boże, zaraz zginę. Dobra, ja się muszę skupić. O kurde, dobra, zaczyna się robić nieprzyjemnie. Chyba ty gościu trzymaj. Masz kurde. Trzeba załatwić matronę, bo inaczej się nie da. Ale kurde, nie mam praktycznie żadnych sensownych tych zaklęć. Zaklęciowych. Żeby jej cokolwiek robić sensownego. Ale powinienem do niej podejść i ją zaatakować, bo będą mi wychodzić kurde nieskończoność. Chodź matrono, mam cię gdzieś, gyń! Teraz trzeba załatwić jej dzieci, bo by wychodziły w nieskończoność, bez sensu. Chyba, dam radę kurde strzelić na przykład. Gdzie ty uciekasz? To jest niesprawiedliwe, no. To jest wbrew prawu. Wbrew prawu, gyń. Prawie umarłem, farewell monster. Ale okej. Prawie umarłem, ale nie umarłem, nie? Musiałem wyjść z tego kręgu. One wychodziły w nieskończoność. No trochę niesprawiedliwe to jest, nie chcę nic zbawić gro, to jest trochę oszukiwanie. Ale ja oszukiwałem stając w tej wodzie, czy w czym ja tam stałem. Matrony się tego bały, nie? Dawaj mi kurde kamienie księżycowe, tam jest to. Okej, tu jest też to. No dobra, dawaj. Gdzie się chowają więcej tego? Tam na dole jest, tam będę tam dostać kogoś. Ale będę się tam jakoś dostać? No tutaj chyba nie mogę zejść, bo tu jest chyba jakaś ściana. Tak czy nie? Tak. O, kamienie mogę przesuwać. To jest beczka. Mogę ją dźwignąć? Mogę ją dźwignąć, a mogę ją w nią kogoś rzucić? Nie.
Nie wiem, czy tu się da rzucać takimi rzeczami. No da się na pewno rzucać tą moją tą specjalną umiejętnością, raczej nie, no, rzucajmy tych rzeczy, nieważne. Aha, nie, no mam gniazda pełne. Czyli muszę porozwalać rzeczy. Dobra, zwolniłem trochę rzeczy. Wiesz, tutaj trzeba coś robnąć, tak? A jak daleko mogę odejść, żeby to się jeszcze świeciło? Walnę to, szybko pobiegnę do góry. Dawaj, biegnij! Do góry biegnij, stary! O, patrz! Jeszcze gdzieś tutaj jeszcze jedno jest. Op. Nie zdążyłem! No tak, by się zatrzymałem. Może powiem tak. Zrobić, podejść jak się da najbliżej, proszę bardzo. Rąbnąć jeszcze raz. Teraz szybko tutaj, cyk, następne. No dawaj, biegnij do góry. I cyk tutaj. Udało się. Okej. Okay. Nie było aż takie skomplikowane. I ten masz się teraz poskłada, nie? Oczywiście. Wow, już jakieś takie specjalne malowania, rysowania. Proszę, proszę. Elegancka magia, co? W sumie to ja wolałbym sam to móc zrobić, nie? To by było dosyć przyjemne. O Boże, tam jakieś koksy czekają. No i właśnie widzę. I to mi się nie podoba, naprawdę. Okej. Okay. Revelio. Tu widzę jakieś skrzynki. Jakieś takie pozostałości. Założę się, że jak dotknę tego... Tych szczątków... Wybrałem to, czy nie? Chyba tak. Chwila, ja tam tej skrzynki nie otwarłem, bo miałem za mało miejsca. Aha. Mogę to otworzyć? Mogę to otworzyć. Te wszystkie rzeczy są słabe. Jedynie po co je trzymam, to tylko po to, żeby je sprzedać. Pytanie jest, czy ja sobie tak mogę po prostu chodzić tutaj i tyle? Oni się wtedy nie obudzą, dopóki nie wezmę tych szczątków? A coś jest, jakaś, coś za ścianą. Czy to już jest tutaj do przelutowania, tak żeby po prostu zanim oni ruszą? Czy chce ktoś wyjść, zanim zaczniemy zabawę? Jak to powiedział Kapitan Ameryka? Ma czas zapisać grę. I czas wziąć te całe szczątki. O Boże! Pokładaj pająki, cyk. O Boże! Ale jaja! Wyposażenie! Cyk! Gdzie to jest? Tak właściwie? To jest bardziej hełm niż maska. Czemu ja w masce tego szukam? O Boże! O! Okej, okay, z tym szalikiem pięknym. Da się jakoś to tak zniwelować, ten wygląd tego szalika, żeby to jakoś tak mniej się rzucało w oczy? No, coś tak... Boże, mam to źle. Ale potrzebuję tego, to daje mi 33 punkty ofensywne, nie? O Boże, no tak, to jest ofensywa, to jest obrona, no tak, tak, tak. Ja w ogóle myślałem, że wszystko to jest obrona, a to przecież jest też inaczej. Okej, okay, tu w ogóle mam jakiś ten, coś lepszego? Nie, to jest słabszego. Boże, mam zbroję, jestem rycerzem. Zarąbiste to było. Boże, jestem rycerzem. O, jak się patrzy to w ogóle w tą stronę. No dobra, dobra, nieważne. Let's go. The map that brought your doom, Jackdaw. Is there something beyond this room? Oj, stary, po co żeś to powiedział? Po co żeś to zrobił? Oła! Ale żem dostał! To było dosyć nieprzyjemne. Oła! Nie ten lewioso! Gień! O Boże, robi jakiś trik! Miałem coś mu zrobić? Mogę mu to zrobić? Mogę go podnieść! Czemu ja myślałem, że nie mogę? Przed chwilą chyba podniosłem takiego. A ty kurde! Lecz się! Nie chcę, kurde, umierać. O, właśnie. Ła, ale kurde, mnie to zabolało, draniu. Boże, ich tu jest za dużo. Ja nie mam jakby możliwości się obronić za bardzo. Lewioso, ty dziadu. Dawaj. Do góry, dziadu, ty. Hej. Proszę bardzo, myślisz, że będę marnował na ciebie moją specjalną umiejętność? O Boże, to jest te trzy koksy. O Jesus. Dobra, jedną rzecz chcę zrobić. Jako, że on tutaj wyszedł jeden, to chcę po prostu zrobić tak. Boom. A proszę bardzo, ty myślałeś, że co, ty masz mnie tutaj? O Boże, zaraz mi zaatakuje i po mnie. O!
Akio, chciałem powiedzieć Expelliarmus. O, proszę bardzo, ty stary sobie wyobrażasz. Z kim ty masz do czynienia? Okej, okay, uciekaj, uciekaj. Expelliarmus, ładuj się. Expelliarmus! Haha, proszę, proszę. Jeb, rozwalony. Jestem ledwo żywy, ale wszystko jest w porządku. Nie chcę marnować. O Boże, dwóch teraz? A spoko, czym się tutaj mam przejmować? Jakimś gościem, który po prostu może mi zrobić krzywdę bolesną. Okej, uciekaj. Chodź tutaj, ty. Dawaj, nie widzę tego teraz drugiego, to może być problem. Jak mi rąbnie, to jestem na strzała praktycznie. Okej, uciekaj, uciekaj. Uciekaj. O Boże, drugi przylatuje, super. Jestem w rogu. Który jest, z którego pewnie nie ucieknę, na przykład. O kurde. Uciekaj! O kurde, zarąbał mnie. No prawie byłem poza tym. Prawie no. Się wrąbałem. Bałem się, że jak pójdę w drugą stronę, to mnie zaatakuje tamten z miecza i tak w sumie wyszło na to samo. Bo ten gościu będzie, o na przykład, robił to, co to było niesprawiedliwe lekko. To było niesprawiedliwe lekko. Nie mogę dać im się zajść w rogu i kurde. Nie to! Ten! To! Dobra, zaczynam się kurde stresować, dobra, spokojnie. Muszę odejść tak na tyle, żeby po prostu dać się, po prostu dać im kurde wybić. Chyba gościu robi to, ale mam to gdzieś. Teraz kurde, ty dostajesz strzała po prostu, bo jesteś frajerem i dostajesz jeszcze to, proszę bardzo. Okej, okay, uciekaj, uciekaj, uciekaj! Jeden i drugi się na... Swojego zarąbałeś! Ty to jesteś jednak geniusz. Załatwienie. To nie było takie trudne, ale stosowałem się troszeczkę, nie będę ukrywał. Nie mogę ich podnieść, nie mogę nic z nim zrobić, więc... no pewnie to co zawsze się dzieje, jak masz coś takiego... O właśnie, wzywać się starożytna moc zapewne, tak mi się wydaje. A mogę na przykład zobaczyć, czy nie ma to jakiś tego? Skarbów? Ej, serio? Nie ma to niczego? No dobra, no to lecę dalej. Zbadaj. O, wy Ameryka. Co? Oj, proszę bardzo. A to fajnie wygląda, proszę bardzo, nic tutaj nie ma, a to zawsze mi się podoba. A, mogę się cofnąć? Mogę! O Boże, oj, tutaj tracę chyba życie, czy coś? Nie wiem. Ale ja zarąbisty to jest, naprawdę. A! Nie wiem, zawsze lubiłem portale w grach, naprawdę. Coś czy, że to będzie więcej przeciwników, więc może się... No, nie wiem, gdzie jesteś, stary. Chciałbym wiedzieć, naprawdę. Pewnie zaraz się dowiesz. Oby. No co ja mam teraz zrobić? Nie mogę nic zrobić za bardzo. Dobra, jestem pod wrażeniem, co tu się właściwie dzieje. Jestem pod wodą. Jestem w jakiejś bańce ochronnej. Nie mów nigdy w ten sposób, stary, nigdy nie mów w ten sposób, że ta bańka może pęknąć. A nie, udało się. Ale zarąbiste to było. Pod wodą se... O Boże, to będzie więcej przeciwników, a ja się nawet nie zapisałem. Aha, arena. Arena, proszę państwa. Czy jestem gotowy? Nie mam pojęcia. Wbijam. Co tu się dzieje? Pewnie walka. No, bo co innego. Chyba, że jakieś odpowiedzi. To by było fajne. Zagadka? Czy coś? A. Can it be? Boże, cztery założycie... Aha, tylko jeden. Okej. Okay. A mogę tutaj na przykład coś sobie przelutować? Tam jest jakby wejście, ale chyba z niego nie schodziłem. Z konia w ogóle przyszedłem, chyba z dołu. A do góry... No, nieważne. Na razie z nim pogadam. Siema, staruszku. It's you. Has someone finally found our map chamber? I recognize you from the Pensives. You're Professor Rackham. I am indeed. I must confess that I am surprised to see someone so young standing before me. I'm the same age that you and Isadora Morganarch were when you started at Hogwarts. You've paid attention. And might I presume you share our ability? To see traces of ancient magic? Yes, sir, I do.
As you have likely realized by now, our ability gives us a unique relationship with all forms of magic. We can access expressions of magic that few others can. Opportunities will arise that allow you to sharpen this rare talent. Do not squander them. I won't, Professor. Thank you. We have much to discuss. But first, a map found in a certain book led you here. Place the book on the pedestal. I don't have the book with me, sir. That is unfortunate. I'm afraid we must pause our conversation until you return with the book. Skąd nazwa komnata mapy? Skąd nazwa komnata mapy? Ale to dziwnie brzmi, okej. Okay. Nie! Nie! O, i proszę bardzo, i o to mi mniej więcej chodziło. Skąd nazwa komnata mapy? O! I'm a bit confused, sir. Why is this room called the map chamber? I assure you that all will be clear once the book has been placed on the pedestal. Czy jest pan jasnowidzem? The statues and carvings in the house on the cliffside, those are of you. Are you a seer? I am. Did you know that I would be here? I cannot say more at present, except to say that your presence here does not entirely surprise me. Very well. I'll retrieve the book right away. Good. We shall speak again once the book is in place. No i teraz się mogę zająć tym. Wyjawienie ze starożytną magią odblokowała talenty. Plus jeden, okej. Okay. Otrzymasz jeden punkt talentu za każdym razem, gdy zwiększysz swój poziom czarodziejstwa. W menu talentów twojego przewodnika są nowe punkty talentów, które możesz wydać. Proszę bardzo. Począwszy od 5 poziomu, zdobywasz punkty talentów. Możesz je wydać na wzmacnianie zaklęć, zwiększanie mocy bojowych, podkradanie się i inne elementy. Tak. Wybieraj mądrze. Punkty talentów mogą być wydane tylko raz, więc liczba talentów, które zdobędziesz, będzie ograniczona. Wracaj tu często, by zobaczyć czekające na ciebie nowe, potężne talenty. No dobra, to jednak spróbuję z tym podkradaniem się. Co tu mogę zrobić? Uwaga. Zmniejsza zdolność wykrywania cię przed przeciwników, okej. Okay. Pozwala ci biegać podczas używania zaklęcia Kameleona? Czy ta gra się przycina tam? Na tym podglądzie? To dziwne jest. Okej. Okay. A ile mam talentów? Mam 11. To sobie wezmę to i sobie wezmę to. Czemu by nie? Dawaj. Okej, okay, proszę bardzo. Yeah! Woohoo! Yeah! I teraz jest, mogę biegać podczas tego. Używania zaklęcia Kameleona. Okej, okay. Co jest następne? Zmniejsza zdolność wykrywania cię przez przeciwników. Okej. Okay. I co to jest? Petrificus Totalus emanuje na obszar, uderzając we wszystkich znajdujących się przeciwników. To jest coś, co chciałbym ulepszać. Petrificus Totalus to jest OP. Bardzo OP. A to się przydaje, gdy przeciwników jest zbyt dużo. Dobra, podstawowe. A zobaczę podstawowe. Co to jest? Trafienie za pomocą zaklęcia podstawowego skraca czas odnowienia zaklęć? Okej, okay. Czy to jest zaklęcie podstawowe, to jest to czerwone, okej. Okay. Udane blokowanie za pomocą Protego napełnia licznik starożytnej magii. Idealne blokowanie za pomocą Protego napełnia go jeszcze bardziej. Oh my god. Rzut starożytnej magii może złapać i rzucić bronią uzbrojonych przeciwników. Rzut starożytnej magii. To jest tak jak ten jest. Boże, jak się nazywa? Imperiamus? Boże, jak się nazywa? Imperiamus? Boże, zapomniałem nazwę. Wywala się tą broń przeciwników i wtedy można ją rąbnąć w przeciwnika. To sobie wezmę, bo ja często tego używam na takich koksów, czy tam może i na tych troli, bo tam też właśnie było coś takiego, że tym można chwycić tom i potem tom. Potem rąbnąć. Okej, dobra, zarąbiście. Przytrzymanie przycisku uniku pozwoli ci szybko uniknąć i pojawił się ponownie. Okej, to jest interesujące, żeby kupić. Następne. Nowy zestaw zaklęć? Przytrzymaj to i to w odpowiednim kierunku, by zamienić na blokowany zestaw zaklęć. Proszę. Czyli mogę sobie zapisywać zaklęcia, jakie potrzebuję w danym momencie. O Boże, to będzie straszne. Wzmacnia efekty lecznicze eliksiru Vigenowego. To też jest spoko, też się przydaje, jak na przykład dostaję mocne bęcki, jak zawsze. Dodano nowy zestaw zaklęć, ok, a to jest to samo? To też jest jeszcze ten. Przytrzymaj w odpowiednim kierunku, aby... Ale chwila, przecież to już mam tutaj. Jak mogę już kupić wiedzę zaklęć 2, to mogę też kupić... Aha, czyli to jest pewnie tak, jeden zestaw mogę mieć, jak kupię to mogę mieć też drugi zestaw, tak mi się wydaje przynajmniej.
Ale fajne to jest, bardzo mi się podoba. Nie, tam widzę, że można więcej sobie mieć po tych zestawów. Dobra, na początek. Trafienie skraca regenerację zaklęć, skraca czas odnowienia zaklęć, to się przydaje na pewno, te takie mocniejsze zaklęcia, to przydaje. Także myślę, że chciałbym to zrobić, bo to wygląda naprawdę fajnie, także sobie to wezmę. Tak ostrożnie dobierać te talenty, chcę rozdawać ostrożnie te talenty, żeby po prostu móc sobie spokojnie działać. Ciekawe, czy to ma sens w ogóle, ale wezmę ten wzmocnienie tego eliksiru wigenowego, nie wiem, może to nie jest dobry pomysł, ale i tak to zrobię, bo zawsze to jest ok. Udane blokowanie, trafienie za pomocą zaklęcia podstawowego skraca czas odnowienia zaklęć. Może to jest dobry pomysł, nie? To jakby mógłbym sobie stworzyć eliksir, bo na razie sobie daruję, ok? Czarna magia, o Boże. Drętwota. Przeklina przeciwników pod wpływem klątwy, utrzymują więcej obrażeń. Okej, co to jest? Expelliarmus. Przeklina przeciwników, przeciwnicy pod wpływem klątwy otrzymują więcej obrażeń. O. A co to jest? Klątwa krwi. Zadawanie obrażeń celowi pod wpływem klątwy powoduje obrażenia u wszystkich przeklętych przeciwników. What the fuck? Co to jest? Na samej górze? Mistrzostwo Avada Kedavry, proszę bardzo. Zabicie przeciwnika za pomocą Avada Kedavry zabija wszystkich przeklętych przeciwników. Ale jaja, ale to jest super. Ja nie wiem, czy ja chcę nam coś wydawać. Drętwota. Drętwota to jest w odpowiednim momencie trzeba kliknąć, nie za bardzo mi to wychodzi za często. Więc to akurat bym się z tym wstrzymał. Tu mogę oczywiście ruszyć jak chcę, chociaż nie, to jest chyba potrzebne. Musisz być w stanie rzucać flipendo, aby blokować ten talent. Zdawanie obrażeń celowi. Klątwa krwi. Ale nie mam pojęcia, jak się rzuca klątwę krwi. Drętwota. To jest fajne. Klątwa rozbrajania. Przeklina przeciwników pod wpływem klątwy otrzymują więcej obrażeń. To bym sobie wziął, bo ja często używam tego Expelliarmus. To chyba jest nie Imperiamus, czy jakoś tak ja to mówiłem. Dobra. Bo tu jest za dużo tego, ja nie wiem, czy ja dobrze to wybieram, czy nie. Rzucenie Incendo pozwala. Wyzwala zadawające obrażenia pierścień ognia wokół siebie. Zarąbiste. Wrogowie w pobliżu celu trafionego przez Axio są też przyciągani do siebie. Do ciebie. Do siebie! I wtedy można ich wszystkich naraz bić. Z pająkami można było sobie w ten sposób radzić. Wrogowie w pobliżu celu zaklętego za pomocą Leviosu również zostaną uniesieni w powietrze. Holy bole! Fajne to jest. Ale najbardziej interesuje mnie to. MC to wziął. Proszę bardzo. Nie wiem, czy chcę dawać na razie to. Na razie tutaj rozejrzę się bardziej. Proszę bardzo. Pokój życzeń? Kupuj talenty za zdobyte punkty talentów, by blokować nowe umiejętności. Co? Pokój życzeń? Okej. Eliksir Edurus dodaje ci niewrażliwość i odbija ataki pociskami z powrotem do przeciwników? Okej, to wygląda epicko. Każda rzucona chińska, kąsająca kapusta tworzy i wyrzuca dodatkową kapustę bez dodatkowego kosztu. To jest ciekawe, ten eliksir, ale czy na pewno chcę to brać? Pytanie, ile ten eliksir wytrzymuje? Nie widzę, że on się szybko wyczerpuje. Nie wiem, szczerze mówiąc. Dobra. Nie wiem, szczerze mówiąc. Nie mam pojęcia. To na razie rozdałem w jedno. Klątwa rozbrajania, to jest fajne. Nie wiem, co tutaj dalej wziąć. Mógłbym sobie jakieś różne zestawy, to zaoszczędziłoby dużo czasu. Absorpcja protego. No tak, to związane z tym. Mistrzostwo z zaklęcia podstawowego. Fajnie, aby tak zadawało więcej obrażeń. Gdzieś tu się na pewno dało zrobić tak, żeby zadawało więcej obrażeń, tak mi się wydaje. No dobra. Tutaj co mogłem zrobić, to zrobiłem. Ten eliksir może by był fajny. Bo często mnie trafiają jednak przeciwnicy. Czarna magia. Może bym się na razie wstrzymał z rozdawaniem tego. Nie wiem, co to jest tak naprawdę dobre. Wrogowie w celu trafionego akcji są przyciągani do siebie. To bym sobie może wziął. A dobra, wezmę sobie to. Okej. Okay. Przyciągnę wszystkich do siebie. To jest też fajny sposób, żeby ich od razu bić wszystkich, glanować. Tutaj podkładanie jest zrobione. Zostawię sobie na razie te punkty na przyszłość. Na później. Nawóz. No ma nie, to mnie nie interesuje i to też na razie mnie nie interesuje. Dobra, zarąbiście. Na razie sobie to daruję. Nie wiem, czy nie trzeba będzie czasem wybrać paru punktów, żeby móc zablokować następne. Ale może nie, może nie będzie tak źle. Muszę wyjść z komnaty mapy i pewnie udać się do tego całego profesora Figa.
żeby po prostu dał mi księgę i złożymy ją i sobie coś się stanie. Czy ja wyjdę po prostu już w Hogwarcie gdzieś? Czy to jest takie magiczne, eleganckie, czy będę musiał przejść przez jaskinię? Boże, wyglądam elegancko w tej zbroi, naprawdę. No nie, czy stąd wyjdę bez problemu? Komnata mapy, odkryto na tą nową lokalizację. A ja bym się rozejrzał, koleżanko, nie zaszkodzi, nie? Dobra, dziękuję bardzo. To wbiegam do góry, coś czuję, że jestem gdzieś blisko Hogwartu. Może nawet w Hogwarcie jestem, tak mi się wydaje. A czy że stąd wyjdę? Wyjdź z komnaty mapy, wow. Okej, okay. Myślałem, że gdzieś wyjdę tutaj, ale nie, okej, okay. Czyli tutaj jest tak. Może powinienem zapisać grę, ale w sumie... YOLO. O, a mogę to oświecić? Proszę... Wow! Wow! A się zobaczę jeszcze raz. BOOM! No i to jest to. Ogień zawsze spoko. Gdyż jak są przeciwnicy odporni na ogień, wtedy jest problem. Ale tak jest spoko, no tak. I'm back at Hogwarts. I wonder when Professor Fig will be back. I did promise him I wouldn't neglect my studies while he was away. Suppose I have enough to distract myself with till he returns with the book. A co tam jest? Ukończona misja. O, to coś lata, ale sobie pierw otworzy to. Najpierw otworzyć, czyli mam za mało miejsca. O, szata wschodu słońca, fajne. Trochę chińskie. Dobra, gdzie jesteś? Chodź. Chodź. Yeah. Dziękuję bardzo za dodatkowego expa. 80 expa za zebranie kartki, 10 expa za zabicie matrony, nie? Także ma to sens. The banishing charm, useful for pushing objects or adversaries away. Complete the required tasks and meet me in my classroom. Kurde, zamknięte. Jakaś żaba. Żabo, otwórz mi, nie bądź żabą. Mogę tutaj przejść? Nie mogę nic. Incendio. Boże, to wygląda epicko. O, tam coś się pali? Udało się, nie wiem, myślałem, że się udało otworzyć. Oczywiście, że się nie udało, a coś tu kliknąć mogę. O, proszę bardzo, gdzieś tu musi być jakiś latający skurczybyk. Halo, latający ptaku. Ptaku? Kluczu, nieważne. No to wyłażę stąd, nie mogę nic zablokować, nie mogę nic otworzyć. Wszystko jest pozamykane, bo nie mam... O, ty. Gdzie ty lecisz? O, wiem, gdzie lecisz. Ja to już znam twoje ruchy. Kluczu latający, chodź tutaj. Wiem, że tego pragniesz. Wiem, że tego chcesz. Dawaj. Oj Boże, to mi zejdzie, kurde, pół godziny zanim otworzę to. Uwaga! No! Oj! Za pierwszym. I mam żeton. Jeden z iluś tam. Mam 16 zebrać, a chyba mam z 5. No, to jest zawsze jakiś początek, nie? Ale szukać tych wszystkich, tych... Ciekawe co dostanę pewnie, kurde, jakąś skórkę do przebrania. No, wow! Jakieś zaklęcie mógł dostać, nie wiem, to niewybaczalne. To by było ciekawe. O, proszę bardzo, jakiś smog. I klucz następny. Stój, czytam kluczu. Posąg śpiącego smoka. Motto Hogwartu brzmi. Draco dormiens non quam titillandus. Czyli nigdy nie łaskocz śpiącego smoka. Na szczęście ten konkretny śpiący smok pokonany został z kamienia. Wykonany został z kamienia i nigdy się nie przebudzi. Można go łaskotać do woli. A co jeśli ktoś może ożywiać takie rzeczy? Ej, chodź tutaj! Akio! Gdzie ty lecisz? Stój, za szybki jesteś. Nie zwiał. Nie zwiał mi. Chodź tutaj, gdzie ty jesteś? Stój! Revelio. Dobre na maść, kurde, na podpachę. Nieważne. Urna z prochami. Ta konkretna urna zawierała ponoć napis... Pionier tresury smoków. Jak wytresować smoka, proszę bardzo. Trzeba było nie zaczynać od rogona węgierskiego. No bo jeszcze to nie będzie. Niech będzie, po prostu nie mogę się powstrzymać. Chociaż pewnie okaże się, że to jest kompletne dziadostwo, ale można zaryzykować. Ja nie zdążyłem. Boże, ten refleks, kurde, starego dziotka. Udało się. No aż się, kurde, mój bohater podniecił. Udało się, żeton domu. A czy coś tutaj jeszcze się kryje? Czy coś tutaj może być? To jest jakiś koń, jakaś zbroja konia? Może coś tutaj z tego? O, proszę bardzo. Aha. To na szczęście są bardziej spokojni strażnicy, rycerze. Nie wiem, czy oni... Pewnie ja bym jakoś wkurzył tutaj, nie wiem, dyrektora Hogwartu, to by te zbroje mnie chciały zatłuc, nie? Czy coś takiego. Nie mam pojęcia, no ale pewnie tak by było, jak nic.
Następny klucz. Nie, nie, starczy. Chcę już iść do misji. Gdzie on? Ej, stary, ja nie umiem latać. Ja nie umiem latać tak jak ty. Stoj, 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 stoj. No i poleciał. No i kurde, tyle. No będę gdzieś tutaj znaleźć tego. Gdzie ty żeś poleciał, stary? Ja nie umiem latać. Proszę bardzo, jaki drań. Mogę przejść tutaj? Zamknięte, poziom pierwszy. To jest takie, po prostu takie upokorzenie gracza, że nie umiesz zrobić, otworzyć zamków na poziom pierwszy. Coś z ciebie za czarodziej. Dzięki, gro. Że nie umiem otwierać zamków na pierwszy poziom. Udało się. Coraz lepszy jestem, to nie chcę nic mówić. Jak zbędę obok tej skrzyni domów, ja myślałem, że nas wciąży i bije se brzuch. Boże, to było straszne. Tam jest skrzynka, ale pewnie zamknięta za zamkiem jakimś. Mogę wejść? Mogę wejść! O Boże! O, la, 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 la. Mogę tu jakoś zejść niżej? Są żaby! To jest jakaś skrzynka. Jest skrzynka, która myśli, że teraz da mi się ten... Że nie dam rady jej otworzyć. Proszę bardzo. Mogę nawet biegać teraz. Chociaż jakby... Mogę biegać? Mogę biegać jakby w tym. Mogę biegać? No, nieważne. Dawaj. 500 golda. Aż się kurde normalnie. Aż i oko wypadło prawie. Tak to się robi. Dobra, mogę wrócić z powrotem do siebie. Dobra, ten cały profesor Fig jest tutaj. Ja pewnie po książkę teraz sobie pójdę czy coś. Tak mi się przynajmniej wydaje. Gdzie on w ogóle jest? Zgubiłem w ogóle drogę. Zgubiłem drogę. Ale ja bym chciał sobie przynajmniej tam dotrzeć gdzieś mniej więcej. Może tam coś ten teges. O! Depulso! No dobra, to pójdę sobie na naukę Depulso w sumie. I potem w następnym odcinku pójdę dalej. No bo daj mi to jakoś przejść. Zdobądź i wypróbuj eliksir skupienia. Zdobądź eliksir Maksimy i Andrews, a potem jednocześnie je wypróbuj? Po pierwsze, gdzie tu jest klasa z eliksirami? Bo może mogę wytwarzać to, tak mi się wydaje. Chociaż kurde, nie jestem pewien. Typa od eliksirów i to... Boże, myślałem, że to jest dziecko. Gdzie to jest klasa od eliksirów? Bo się teraz teleportowałem. To jest to miejsce? A, proszę bardzo. I tutaj mogę tworzyć eliksiry. Ja się zastanawiam, gdzie to się robi, co tu się robi. Eliksiry, po prostu... Zdobądź eliksiry Andrews i Maksima. Andrews i Maksima. Proszę bardzo, jaja popielnika. Ugh. Mogę to wytworzyć, za 30 sekund się wytworzy. Czuję się, jakbym grał jakąś grę eliksir. Zniż eliksir, porąbało cię, stary? Ja to tworzę, nie mogę tworzyć też innego, albo przynajmniej przygotować, żeby w kolejce mi się tworzył. Co tam się dzieje? Pierwszy raz tworzę w tej grze eliksir, tak to poprzednio kupiłem te eliksiry leczące. Czy tam widzę, jakby ktoś papier wrzucił? Stary, nie tak się robi zupę albo eliksir. Papier? Papier? Oszalałeś? Mam eliksir Andrews. Podnieś. I teraz potrzebuję eliksir Maksima, eliksir skupienia łodyga śluzu i eliksir gazowy. Niewidzialności i eliksir Maksima. O, sprzedawane przez eliksiry J.P. Pina. Eliksir niewidzialności, teraz sobie kupię i eliksir Maksima. Proszę bardzo. Dlatego potrzebowałem chyba ślazu, coś takiego. Mam to w ogóle gdzieś? Mogę sobie kupić to, ale pytanie, czy to kosztuje 151 sztuka? Tak, oczywiście, że tak. Skrzydło, tutaj pajęczy coś tam, sok z pijawek, futro wilka. No nie gadaj, że nie ma tego. Ej, no. To... No kurde, nie rób sobie jaj, gro. No proszę bardzo. Eliksir Maksima, mogę bez problemu go zrobić. Więc sobie go wyrabiam. Dawaj. Ma 30 sekund do oczekiwania. Ło kurde, jaka magia. Czyli mam eliksir skupienia, mam zdobyłem. Mam też eliksiry tego Maksima i Endurs. Mogę pewnie eliksir skupienia kupić, czy może zrobić własny, zrobić ten, ale nie mam pojęcia, gdzie szukać składniku tego całej tego ślazu. Nie mam pojęcia, gdzie to jest. Pewnie wszędzie się okaże, że znajduje to coś, ale nie miałem pojęcia, gdzie tego nawet szukać, więc lepiej kupić. Myślę, że nie stracę za bardzo finansowo na tym. I proszę bardzo, udało się. Mogę ogólnie sobie wytworzyć ten. W ogóle co tu potrzebna jest do tego? Eliksiru na życie, na regenerację życia. Sok z chorbotka i liście dyptanu. Czy to jest do czegoś potrzebne? Łodyga, liście dyptamu, futro wilka, sok z pijawek. Nie, po prostu sobie można tworzyć. Przynajmniej tak mi się wydaje. Niestety to tworzy tylko jeden. Kurde, stworzyłem sobie tyle eliksirów na leczenie, że mam teraz już 12 sztuk, to mi się podoba.
Teraz trzeba by było pewnie odwiedzić miejsce z roślinami, żeby sobie uzupełnić składniki. Na szczęście to się łatwo zdobywa. Mam już chyba wszystko ogólnie, jeżeli chodzi o te mikstury, eliksiry, Maxima, Endurs. Ja to mam już, więc trzeba je będzie wypróbować. I ten eliksir skupienia też mogę wypróbować. Tylko pytanie, czy to ma sens tak po prostu, czy lepiej w walce, czy coś. W ogóle gość nie zwraca uwagi, że jestem w zbroi. Tak już dobra, to tyle w tym odcinku. W następnym ruszam dalej i próbuję te eliksiry, zobaczę co się wydarzy. Nauczę się pewnie nowego eliksiru odpychającego, o Boże, zaklęcia odpychającego od profesora Sharpa. No i to tyle. Także do zobaczenia następnego i siema.